Proszę Państwa, czwarty warsztat będzie poświęcony przede wszystkim mikrobitowi, czyli temu, co Państwo dostaliście o coś takiego, a bardziej coś takiego, bo to są dwa mikrobity, dwie różne płytki, które różnią się znacznie, ale mają sporo również wspólnego. Na przykład działają na tych samych sterownikach, wszystko na nich tak samo da się zaprogramować, wszystko tam działa, więc my dzisiaj pokażemy, co z tym mikrobitem można zrobić. Mikrobita można również łączyć, czy Scratcha można łączyć z różnymi urządzeniami. Wśród tych cudownych różnych urządzeń jest również Microbit. I tego mikrobita dawało się łączyć jeszcze całkiem niedawno. Myśmy z Aśką tutaj łączyli się jak chcemy za pomocą Scratcha i uwaga, weszły aktualizacje systemów i w Macu aktualizacja systemu wielokrotna i w Windowsie aktualizacje tradycyjnie i ja próbowałem połączyć i Aśka też próbowała, więc walczymy w zasadzie z tym od tygodnia, żeby Microbit połączył się ze Scratchem. Bo to, że on się łączy w ogóle z komputerem, to jest widoczne, wszystko w porządku, ale Scratch poprzez tą taką funkcję Scratch Link, my o tym będziemy mówić, wcale nie chce go widzieć. Więc troszkę tu polegliśmy. Mamy nadzieję, że wśród Was będą takie osoby, które może znajdą jakieś rozwiązanie, bo w kupie siła. Ale jak nie znajdziemy rozwiązania, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pokazać Wam nowe rzeczy, przede wszystkim w tych płytkach, które dostaliście. Moi drodzy, dostaliście płytki, których w zasadzie nie ma i które nie istnieją na rynku. Można gdzieś podobno w Czechach kupić jeszcze jakieś mikrobity, wersja druga. Można gdzieś podobno w Polsce, nie ma już ani jednego. Myśmy wybrali ostatnie 38 mikrobitów, jakie w ogóle były na rynku. Marcin może powiedzieć, jedne w ogóle to z Francji gdzieś jechały do nas na rynku europejskim, bo to nie tylko tutaj. I naprawdę okazało się, że pod koniec grudnia 2021 roku zaczęto produkować mikrobita w wersji 2.0.2.2. My mamy 2.0, one się niewiele różnią, to jest tylko w procesie produkcyjnym, ale te mikrobity 2.2 trafiły akurat na moment, kiedy zaczęło brakować chipów do samochodów. W związku z tym ich produkcje zostały poprzesuwane. Gdybyście chcieli dzisiaj kupić mikrobity, no to jest problem, bo każda z firm, która mikrobity sprzedaje, albo NetFlow, albo Botland, te największe dwie polskie firmy, to mówią, że najwcześniej będą w kwietniu, ale nie gwarantują. I to, co dzisiaj będziemy robić, i to, o czym będziemy mówić, będzie raczej akcją pod tytułem: słuchajcie, pokażemy Wam różne możliwości. Oczywiście będziemy programować te mikrobity, bo to takie możliwości będziemy mieli, ale żeby zrobić z tego narzędzie do pracy z dziećmi w szkole, to musimy poczekać, przede wszystkim te narzędzia kupić. Wiadomo, że na rynku nagle znalazło się mnóstwo pieniędzy i mnóstwo zapytań z okazji laboratoriów przyszłości. Gdzie w laboratoriach przyszłości mikrobity, jak ulał, pasują do specyfikacji? Ponieważ jest to mikrokontroler, który może być programowalny i programowalny za pomocą jakichś tam interfejsów różnych i to wszystko jest w zamówieniu, te mikrokontrolery trzeba nabyć. Więc gdybyście mieli nabyć coś do szkoły podstawowej, to mikrobit jest najlepszym rozwiązaniem. Od razu powiem jasno, najlepsze rozwiązanie w szkole podstawowej. Gdyby to była szkoła średnia, to bym szedł bardziej w kierunku Arduino albo Raspberry Pi, czyli takich poważniejszych mikrokontrolerów, które są w zasadzie mini komputerami albo mikrokomputerami, bo nasz mikrokontroler nie ma na przykład wyjścia graficznego i nie można podłączyć do niego ekranu, ani nie ma jakichś takich standardowych dla komputera, na przykład nie ma bardzo dużej pamięci, nie ma dysku, nie można tego dysku podłączyć, albo można, ale to trzeba się mocno natrudzić, więc tak naprawdę to urządzenie jest zbudowane i wymyślone po to, żeby
ogarniać czujniki. I okazało się, że to urządzenie ma w sobie całkiem sporą ilość tych czujników, które w tych większych układach, w Arduino czy w Raspberry Pi, te czujniki są dołączane zewnętrznie. W robotach na przykład, w LoFi, jak znacie LoFi roboty, to te czujniki się dołącza zewnętrznie. W BBC, w naszym BBC, wymyślonym przez BBC mikrobicie, czujniki są wewnątrz. Taki najważniejszy czujnik, z którego myśmy korzystali jeszcze niedawno, jak nie pozmieniały się wersje oprogramowania, to był akcelerometr, czyli pokazujący, czy ten przekręca się w prawo, w lewo, w górę, w dół. I wy jak odpalacie mikrobita pierwszy raz, pewnie to wszyscy już zrobili, już go tam podłączyli, jak odpalacie go pierwszy raz, to on prosi, naciśnij A, naciśnij B, potem sprawdź akcelerometr właśnie, czyli taką kropeczkę po tym ekranie ganiaj. Jak już tą kropeczkę przegonimy po ekranie, to potem sprawdza głośnik, sprawdza klaskanie, ponieważ nowa wersja mikrobita ma dodatkowe rzeczy. Proszę Państwa, i dzisiaj będziemy mówić o tych czujnikach, które są nowe w mikrobicie i czujnikach, które są programowalne i my się nimi zajmiemy. I to jest czujnik temperatury, ponieważ, uwaga, nowy mikrobit ma termometr. Czyli ma czujnik temperatury, czyli możemy ustawić sobie temperaturę i różne rzeczy z tym związane. Po drugie, czujnik, czekajcie, ja tutaj gdzieś mam jakąś ciągłę. Po drugie ma kompas. Kompas, który chyba w pierwszej wersji wczoraj sprawdzałem i słuchajcie, nie ma lipy, pokazuje północ jednak faktycznie. No i ma czujnik światła przede wszystkim, tak? Możemy wykorzystać samego mikrobita jako czujnik światła. Oczywiście ma czujnik dźwięku, czyli mikrofon, czego jedynka absolutnie nie miała. I ma głośnik, który w jedynce trzeba było podłączać na kabelkach, natomiast tutaj ten głośnik znajduje się bezpośrednio na płytce i na płytce jest widoczny. Na środku, z tyłu taka wysepka czarna. Oprócz tego mamy dwa światełka. W poprzedniej wersji było jedno światełko, które świeciło się z tyłu i pokazywało, że mikrobit w ogóle jest podłączony do sieci. Tutaj jest, że jest podłączony do prądu, do źródła zasilania i że przesyłane są do niego dane. Więc mamy dwie diodki z tyłu, czerwoną i żółtą. W poprzedniej wersji była żółta. Ale mamy również trzeci przycisk. I to jest ciekawostka, że oprócz dwóch przycisków A i B, które są normalnie na pierwszej stronie mikrobita, mamy przycisk dotykowy, dotykowe logo, to złote logo. Jak spojrzycie na starą wersję i nową mikrobita, ja może to tu pokażę jakoś, czy uda się zobaczyć, o, czekajcie, o, prawie się uda. Zobaczcie, stara wersja mikrobita ma wersję czerwoną, logo, natomiast wszystkie nowe wersje mikrobita mają logo żółte, złote. Złote dlatego, że to jest metal i na to logo można naciskać i ono działa jako trzeci przycisk, czyli stany przycisków, które do tej pory mogliśmy na nim programować, ja będę jeszcze o tym mówił przy samym programowaniu, ale są cztery, prawda? W ogóle żaden nie włączony, włączony A, włączony B, włączony A i B razem. I to są cztery stany przycisków, a doszedł piąty przycisk, który może mieć jeszcze dwa stany, czyli włączony, naciśnięty lub wyłączony. I czy kombinacje tych przycisków? Podejrzewam, że tak. Ja tego jeszcze nie sprawdzałem, ale na pewno można wykonać. No więc nagle zwiększa się znacznie funkcjonalność. Te funkcjonalności, o których mówię, termometr, te wszystkie dodatkowe czujniki, które się pojawiły, nie pojawiły się tam dlatego, że ktoś sobie wymyślił, że słuchajcie, dorzucimy tam kompas i dorzucimy tam głośnik i mikrofon, tylko było to jasna prośba wszystkich ludzi, wszystkich nauczycieli, wszystkich dzieciaków, którzy się tym pasjonują i nauczycieli, którzy się tym pasjonują, że słuchajcie, te narzędzia są potrzebne.
I oni po prostu przeprojektowali płytkę. Zresztą jeśli spojrzymy z tyłu na tą płytkę, to widać różnicę. Ja tu w zasadzie o tych różnicach nie ma co mówić, bo macie wersję drugą. Do wersji drugiej, do wersji pierwszej jest mnóstwo dodatkowych modułów i uwaga, te dodatkowe moduły w wersji drugiej są całkowicie kompatybilne, chociaż czasami już niepotrzebne co do wersji pierwszej. Więc jak ktoś sobie zakupi jakieś dodatkowe zabawki do modułu, do wersji drugiej, czyli tej najnowszej, którą macie, to te zabawki będą działać, chociaż niektóre elementy w tych zabawkach będą niepotrzebne. Na przykład głośniczek jakiś tam bzyczek będzie niepotrzebny, bo MicroBit ma głośniczek bzyczek. Mikrofon zewnętrzny będzie niepotrzebny, bo on ma wewnętrzny mikrofon, tak? Czujnik temperatury będzie niepotrzebny, bo ten czujnik już jest na MicroBicie wszyty. Jest również czujnik wilgotności, również wszyty. Jest kompas, jest ciśnienie. W zasadzie płytka, która ma wszystkie czujniki na tych 40 kilku milimetrach umieszczone, zabawą całą i hitem jest, jak te czujniki uruchomić, jak je oprogramować. I jeśli wpiszecie sobie hasło MicroBit, to tak naprawdę otworzy się sama z siebie strona MicroBit.org. MicroBita obsługuje... Pierwszy wynik wyszukiwania. Tak, jak pierwszy wynik wyszukiwania, no w moim komputerze, bo jak ja wpisuję czegokolwiek, szukam, to robię tego przez MicroBit.org. Olbrzymia fundacja, która zajmuje się upowszechnianiem MicroBita i wszystkie rzeczy, nowinki, cuda, które się pojawiają związane z programowaniem tego układu, można oczywiście tutaj znaleźć. Oczywiście to jest po angielsku, ale od czegoż tłumacz, jak kliknę przetłumacz stronę, zobaczcie, co się stanie, nagle wszystko dzieje się po polsku. I naprawdę to jest to tłumaczenie maszynowe, ta strona jest tak napisana, że zrozumiecie, nie musimy się czegoś, nie musimy tego języka znać dobrze, żeby coś zrozumieć. Przede wszystkim MicroBit to nauka programowania, czy kodowania, czy sterowania, jak zwał, tak zwał, sterowania czujnikami. I jak tutaj na tej stronie widzicie, można go programować w zasadzie w trzech językach. Pierwszy to Scratch, drugi to Python, a trzeci to JavaScript, która jest tutaj ukryta pod takim kodem bloczkowym, czyli prawie Scratchopodobnym, idealnym narzędziem, które nazywa się MakeCode. I ta strona MakeCode, Microsoft czy MicroBit MakeCode, to jest strona robiona razem z Microsoftem. W związku z czym, słuchajcie, no, jest to całkiem na wysokim poziomie, jest to super i tej strony wszyscy, którzy zaczynają programować, używają. Zobaczcie, mamy tutaj zaczynaj, projektowanie, lekcje, miejmy kod, jak to kupić i tak dalej. Proszę bardzo, utwórz kod nauki po polsku. Może niekoniecznie trzeba wszystko po polsku czytać, może po angielsku czasami jest łatwiej, bo kod nauki to trudna sprawa. Ja sam nie rozumiem. Jeśli kliknę zaczynaj, proszę Państwa, i jestem cały czas po polsku, to nagle okazuje się, że mam tu sporo rzeczy. Tak? Mam na tej stronie MicroBit.org jest mnóstwo rzeczy, jak działają komputery, takie najprostsze rzeczy. Proszę Państwa, MicroBit jest skierowany do dzieciaków małych, do szkół podstawowych, więc to jest idealny content dla nas i to wcale nie tak, że w szóstej klasie, czy w siódmej, czy w ósmej nie można używać MicroBita. Nawet powinniśmy, bo wtedy możemy wykorzystać pełnię czujników. I dzieciaki więcej rozumieją, więc wszystkie czujniki. Na MicroBicie można oprzeć inteligentny dom w ogóle. W zasadzie oni piszą lekcje nawet dla dzieciaków w przedziale między 7 a 11 lat. O, lekcje dla dzieciaków w przedziale 7-11 lat, więc to jest, te lekcje są do znalezienia, tego jest pełno. Jeśli sobie weźmiecie wstęp,
diody, przyciski, czujniki. Zobaczcie, zobaczymy, jakie są czujniki. To wszystko, to mówi, kości graficzne, magiczna kula, to są już programy konkretne, które możemy zamówić. Termometr, termometr maksimum minimum, termometr Fahrenheita i zestaw światła. To są wszystko gotowe programy, które można napisać. My sobie takie programy napiszemy sami. Kompas, prawda? Kompas północ, kompas południe, alarmy do drzwi proste, proszę zobaczyć. I to jest wszystko już pod mikrobita drugiego. Zobaczcie, dotknij odznaki emocji, czyli dotykanie tego trzeciego przycisku, one tu już są już zaprogramowane. Logo dotykowe nowość. Tak, w wersji drugiej nowość, w wersji pierwszej nie było w ogóle tego przycisku, więc pełno. Wyjście dźwięku, zacznij hałasować za pomocą mikrobit. Niezłe. Zacznij hałasować, czyli jest głośniej, prawda? Jest głośniej. Te wszystkie sensory, no wyjście dźwięku jest oddzielnie zrobione. Można było, zobaczcie, łączyć ze słuchawkami. Natomiast w tym nowym, tu są najróżniejsze, proszę zobaczyć, kolorowe logo, to jeszcze dla mikrobita pierwszego. Natomiast złote logo, już bez podłączenia słuchawek za pomocą kabelków, które też dostaliście, bo być może będziecie je wykorzystywać, ale warto też zobaczyć, jak to się wykorzystuje. Ja to dzisiaj będę mógł pokazać też, że na głośniki to spokojnie działa. Słuchawki mogę podłączyć, tylko że mikrobit nie gra za pięknie, bo to są takie typowe dźwięki wkurzające nas z pocztówek chińskich, które grają różne takie, wiecie, świąteczne kawałki, więc to piękne nie będzie, ale możemy zaprogramować muzykę. Tak, natomiast w tej wersji drugiej te dźwięki, słuchajcie, są zaprogramowane i możemy je odpalić i już niepotrzebne są kabelki, ani zewnętrzny głośnik, ani słuchawki, ani nic. Po prostu mikrobit będzie działał sam, dlatego że autonomicznie działa. Ta autonomiczność mikrobita jest oczywiście najlepsza wtedy, kiedy mamy bateryjki i wy wszyscy dostaliście koszyk z bateryjkami, bo mikrobit podłączony do baterii staje się urządzeniem przenośnym, wolnym od kabla i możemy to urządzenie przenośne sobie w dowolnym miejscu ustawiać. Oczywiście mamy poziomice jakieś, tu poziom duchowy, mamy metronom, żeby równo odmierzał takt, można to zrobić, to jest bardzo proste, kompas dźwiękowy, czyli są tutaj, jest tutaj pokazane mnóstwo różnych projektów, które są życiowe, bo wiecie przecież, że pytanie naszych uczniów jest przede wszystkim zawsze, do czego mi się to przyda, do jakich rzeczy mi się to przyda. I proszę Państwa, my za chwilkę zaczniemy się bawić tym mikrobitem. Prosiłbym, żeby go skalibrować. Na początku, jak odpalamy mikrobita, to on zapiszczy, zabuczy, a następnie każe nacisnąć przycisk A, każe nacisnąć przycisk B. Potem trzeba sprawdzić akcelerometr, więc kropeczką po ekranie do różnych innych kropeczek podjeżdżać. Potem każe nam klaskać w ręce, tak, żeby sprawdzić, czy działa mikrofon. I jak poklaszczemy w ręce, to powie, że on jest gotowy do programowania get coding, czyli zacznij kodować. To są napisy, które pojawiły się na początku w wersji drugiej. Mam nadzieję, że Państwo sobie z tymi napisami poradzili i że te mikrobity są gotowe do działania. Słuchajcie, możemy mikrobita programować, jak już powiedziałem, za pomocą różnych języków programowania i za pomocą różnych systemów wgrywać do nich kod. Ja osobiście na lekcjach używam mikrobita czy mikrobitów, bo mam ich tyle, ile komputerów w sali, czy mam 14 czy 15 w wersji pierwszej. Używam ich do tego, żeby wprowadzać uczniów w język Python i robię to w drugiej części klasy siódmej, czyli zaraz zaczniemy to w klasach siódmych, tą akcję. I robię to wcale nie w żadnym programie autorskim, tylko korzystam tutaj ze świetnej rzeczy, a na pewno wiecie, bo część z Was brała udział, superkoderzy, taka strona jest, superkoderzy,
I tam na tej stronie superkoderzy są mikrobitowce. I w tych mikrobitowcach, słuchajcie, pierwsze 4 lekcje to jest Python, a od 5 lekcji to jest lekcja, jak działać z mikrobitem i jak napisać pierwszy program mikrobitowy. Jest opis, jak połączyć mikrobita. Widzicie, wersja pierwsza tu jest jedno światełko. W tej chwili będzie świecić się, będą u Was 2 światełka, tak? Co trzeba zainstalować, jakie tryby powybierać, jak uruchomić edytor mu, jak wgrać ten kod bezpośrednio do urządzenia. Lekcja pierwsza może być spokojnie połączona z lekcją drugą, bo uczniowie sobie radzą. Dla nich zresztą jest to też super zabawa. Więc pokazywanie języka programowania przez programowanie urządzenia i przekładanie tego, co oni robią, tworzą na ekranach w trybie tekstowym i potem jak działa urządzenie, to jest, słuchajcie, strzał w dziesiątkę. Ja uwielbiam te scenariusze. Pracuję na nich. Tu jest tych scenariuszy 13, 12 scenariusz i 11 są bardzo trudne, bo to jeszcze jest programowanie w Pythonie z radiem, modułem radio mikrobita i z kodem Morsa, alfabetem Morsa nieużywanym już, więc to dla dzieciaków jest kompletna historia, ale pokazuje w zasadzie kompletnie wszystkie funkcje, które w takim podstawowym Pythonie, który jest taką wersją Microbit Python, czyli taką okrojoną, malutką, którą można wykorzystać w Pythonie. Więc oczywiście polecam superkoderów, ja z tego korzystam. Do Microbita nic więcej w szkole podstawowej naprawdę nie potrzeba, chyba że jesteście bardzo zawzięci. Ale oczywiście jak mamy 1, 2, 3, 5, 7 najróżniejszych Microbitów, które są ze sobą kompatybilne, czyli jedynki, dwójki ze sobą gadają, radiowo również są kompatybilne, możemy stworzyć różne programy, które wykorzystują, no nie chcę powiedzieć rój mikrobitów, bo 10 mikrobitów to żaden to rój, ale może roik, taki roik mikrobitów i możemy sprawić, żeby te urządzenia ze sobą się komunikowały. Ponieważ te urządzenia mają jedną rzecz, których wielu już brakuje, mianowicie radio, czyli anteny nadawcze i anteny odbiorcze oraz podział tego pasma na kanały. Czyli ja mogę sobie na pierwszym kanale nadawać coś tam, na drugim kanale nadawać zupełnie coś innego, albo ktoś nada na drugim kanale, czy na 11, czy ile tam tych kanałów jest. Ważne jest to w tym, że odbierają to tylko te urządzenia, które są dostrojone do konkretnego kanału. Więc jeśli na pierwszym kanale coś nadajemy, a inni są nastawieni na odbieranie kanału pierwszego, no to oczywiście mikrobity widzą się nawzajem. Widzą się do kilkudziesięciu metrów, bo tyle teoretycznie powinno być zasięgu, tak faktycznie naprawdę 10 metrów, 11 metrów to jest ten widoczny sygnał, w zależności jeszcze w jakim terenie, ale widoczność sygnału mikrobita. Mikrobit może wysyłać sygnał zupełnie autonomicznie, czyli może być wgrany do niego program, podłączony do tego koszyka z baterijkami, i może sobie gdzieś tam pikać. Oczywiście koszyk z baterijkami nie jest jedynym miejscem, do którego możemy podłączyć, bo my go możemy podłączyć do telefonu kablem jako źródła zasilania albo powerbanka. Powerbank też jest doskonałym źródłem zasilania, więc ten koszyk z bateriami jest taki dodatkowy. Te bateryjki są różne. Dostaliście Państwo, jako że myśmy nie byli w stanie kupić w jednym miejscu tam 38 czy 40 mikrobitów, więc kupowaliśmy to w różnych miejscach, więc macie również różne zestawy. Jedni mają czerwony kabel, drugi biały, w takim woreczku. Kitronik, firma ta woreczkowa, taka, o takim woreczku, taki, no pokaż. Gdzie on ostrość robi? No nie ostrzy, bo on tylko na ciebie ostrzy. Dlaczego do mnie? To ja na twarzy muszę mieć? Dobra, to na twarzy, to w takim woreczku. To jest algorytm, który rozpoznaje tylko twarz. Algorytm rozpoznaje. Ale Aśka się zna o tym. Zobaczcie, jak wkuła to z zeszłego razu. Pamiętam. Ja już nic nie pamiętam, co zeszłego razu mówiłem. Ona te algorytmy cały czas trzyma w głowie. Jest hardkorowa. No i oczywiście, jeśli proszę Państwa, chcielibyśmy poznać tego
tego Microbita, to jako nauczyciele powinniśmy przejść wszystkie te miejsca, żeby skonfigurować, połączyć, sprawdzić diody, przyciski, czujniki, wszystko, żeby później dzieciakom o tym mówić. Więc to jest sporo zabawy, ale my wejdźmy do lekcji. To chociaż nie, lekcję pokaże Aśka, akurat lekcję pokaże Aśka, ona będzie mówić o lekcjach i tworzyć jakieś tam rzeczy, a w projektowaniu Get Started spróbujemy coś sobie poprojektować. Ja bym chciał teraz do tego momentu przejść. Proszę Państwa, jeśli ja wpiszę make code, to serdecznie Państwa zapraszam na taką stronę makecodemicrobit.org. Ja ten makecodemicrobit.org już rzucam na czat. OK, czy wpisz tutaj wiadomość, hops, jestem tutaj, makecodemicrobit.org. OK, i to jest strona, w której macie Państwo, bo ona u mnie się po polsku też już włączyła, w części, bo oczywiście to co jest na obrazkach, nie bardzo się po polsku włącza, bo mamy to na obrazkach, to są grafiki, więc to jest nietłumaczone. Ale mamy po pierwsze u góry, pokaż instrukcje najróżniejsze, można obejrzeć sobie, co tam robić. Bardzo dużo materiału do mikrobita pierwszego, na przykład te samouczki całe są do mikrobita pierwszego, ale mamy, już jeszcze nie przetłumaczę, tutorials for the new Microbit wersja 2, czyli tutoriale do nowego Microbita, ponieważ te tutoriale pokazują wszystkie, proszę Państwa, czujniki, które są nowe. Więc jeśli chcielibyście przejść sobie wszystkie samouczki pierwsze, to będą pokazywały rzeczy w Microbicie pierwszym. W drugim również one działają, ale te do wersji drugiej no nie działają w pierwszym, bo ona nie ma tych czujników. Pod spodem mamy też sporo gier radiowa, czyli jak zrobić zegarek, albo jak zrobić licznik kroków, tak? Muzyka, jak to działa, no mnóstwo tych projektów. Ja jednak wejdę zupełnie do takiego miejsca, nowy projekt. Ja dodam swojemu projektowi wersję dwójeczkę i proszę zobaczyć, jak wchodzimy do nowego projektu, to uruchamia się taki ekran. No i teraz biorę kabelek USB, podłączam mojego Microbita kabelkiem USB do komputera. Plip, plup, plum. I zobaczcie, jestem w tej chwili w systemie Windows 10, to jest normalny komputer z systemem 10. Microbit pokazuje mi się jako dodatkowy dysk. Tak, mamy Windows C, nowy F i Microbit G. Jako dodatkowy dysk, proszę, no, mój już gra, bo mój jest zaprogramowany. Programowałem go i ten program jest grany, ale to sobie mogę zamknąć. Natomiast tutaj, w tym miejscu, kliknij, aby pobierać jednym kliknięciem. U dołu mam duży przycisk pobierz. Jeżeli ja kliknę podłącz urządzenie i to urządzenie będzie widoczne, sparuj swoje z komputerem dalej. Uwaga, chcę się połączyć. Połączono z Microbit. Jeśli ustawię to połączenie, no to oczywiście wystarczy, że kliknę pobierz, a on będzie pobierał bezpośrednio ten program, który zrobię do Microbita. No i moi drodzy, ten program jest o tyle świetny, że ja nie muszę mieć Microbita, żeby uczyć o Microbicie i żeby pokazać, co można zrobić z Microbitem. Ponieważ ten Microbit jest, słuchajcie, działający. To znaczy, mam tutaj bloczki. Jeśli powiem, że podczas uruchamiania albo na zawsze coś zrobić, to zobaczcie, że ten przycisk jest aktywny, przycisk B jest aktywny i uwaga, logo jest aktywne. Logo jest aktywne od niedawna
od wersji drugiej, czyli od tam połowy czy końca 2021 roku. Tutaj też mogę kliknąć, bo to jest dodatkowe miejsce, prawda? ABC. Oczywiście, kiedy wykorzystuję coś takiego, że mam nacisnąć oba klawisze albo wstrząśnięcie, to pojawiają się dodatkowe guziczki. Zobaczcie. Spróbujmy sobie coś zrobić. Tutaj mamy wejścia, czyli jeżeli przycisk A naciśnięty, to coś się stanie. Powiedzmy, jeżeli przycisk A naciśnięty, to zagraj jakąś melodię albo zagraj ton. Prawda? No to spróbujmy, czy to w naszym komputerze będzie grało. Powie pan jeszcze, przepraszam, jak sparować tą płytkę? Płytkę sparować z czym? No z programem, bo pobiera się plik i... Ale to zaraz powiem. Na razie tutaj trzy kropki i mamy połącz. Mamy połącz. Podłącza pani na... Podłącza ja mam pani... tylko pobierz jako plik. A nie ma pani połącz tutaj? Nie, no nie. Pobierz jako plik. Trzy kropeczki. Mam tylko pomoc i pobierz jako plik. Dwie te ostatnie rzeczy. Nie ma. A połącz pani nie ma? Nie. No, proszę bardzo. A czy jest podłączony mikrobit przez... A jest tak, podłączony jest przez USB normalnie? Tak, jest. Kabel? Tak. Proszę bardzo. Nie spotkałem się z czymś takim, a proszę spróbować inny kabel jakiś. Okej. Okay. Może stronę przeładować. Może stronę przeładować, ale to słuchajcie, nie to ma... jakoś trzeba połączyć na pewno, bo... No tak, ale... Ale to nie będzie miało żadnego wpływu, bo to nam tylko ułatwia trochę robotę. Ale natomiast nie musimy tego mieć. I teraz spójrzmy, jeżeli przycisk ma być A naciśnięty i zagraj ton, to normalnie w starym mikrobicie musiałem używać kabelków i jeden podłączać do GND, proszę zobaczyć to, drugi podłączać tu, i podłączać do słuchawek czy głośników i on by zagrał. Natomiast w tej chwili przy mikrobicie drugim ja nie muszę tego robić, ale jeśli nacisnę klawisz A, to uwaga, odpalam start, nacisnę, on musi być kolorowy. Jak jest kolorowy, to znaczy, że jest start odpalony. Jak naciskam A, to pokazuje się, gdzie się na mikrobicie pojawia napięcie. GND to jest uziemienie, tak? Ground, czyli uziemienie. Na zerowym pinie pojawia się napięcie i wydaje głos. Oczywiście ten głos może być dłuższy, może być 4 takty. I uwaga, dobra, wgrałem to. OK, czyli naciskam i jest długie. No, czyli płytka, zdalna płytka, ta narysowana płytka zaczyna reagować. Jeżeli tak, jeżeli zaczyna reagować, to spróbujmy sprawdzić, co tu jest, jeżeli przycisk A i B naciśnięty. Proszę Państwa, jeśli gram coś takiego, jeżeli przycisk A i B naciśnięty, to na płytce pojawi się dodatkowy przycisk A plus B. Jeżeli odłączę też tony w ogóle, to na płytce pojawi się, zniknie głośnik, odgłośniłem tony i będziemy mieli większy ten obrazek, prawda? Gdy przycisk A i B naciśnięty, to na przykład pokaż obrazek jakiś, tak? Pokaż obrazek, ja sobie mogę wyobrazić, pokaż ikonę serduszka. Ale to jeśli dwa przyciski naciśnięte, to uwaga, naciskam i na ekranie wyświetla się serduszko. Ja oczywiście chciałbym to samo sprawdzić, czy tak samo to działa na moim podłączonym mikrobicie. Podłączone, uwaga, na twarzy pokazuje, że jest podłączony mikrobit, prawda? No, na tym podłączonym, żeby to pokazać, to muszę ten program, czyli ten oprogramik mój i te trzy klawisze niepołączone, muszę ten programik wgrać. I żeby wgrać, to muszę kliknąć pobierz. A co to znaczy pobierz? A to jest nic innego, jak wrzucić do tego dysku, który u mnie co? F czy G? G. Do dysku G i proszę zobaczyć, jak się pobiera, to miga żółta lampeczka. Żółta. No, że znowu na twarzy muszę. Żółta lampeczka, która mówi, że przesyła dane. Czerwona to zasilanie. No i uwaga, przesłane zostały dane i teraz jeśli ja bym nacisnął dwa przyciski w moim mikrobicie, to on wyświetli serduszko.
Proszę zobaczyć, widzicie, serduszko jest wyświetlone, prawda? Czyli program, który stworzyłem w komputerze, został wgrany do mikrobita. To jest plik, który nazywa się hex. Plik z rozszerzeniem hex. Mogę je wgrywać, tak? I ten plik został wgrany do pamięci urządzenia bezpośrednio. Jego tutaj na tym nie zobaczymy, ale do pamięci urządzenia został wrzucony. No dobra, zobaczcie, pojawiło się A plus B, nowy przycisk, a ja chciałbym jeszcze jeden przycisk wam powiedzieć. Wejście, pokazać, co się stanie, jeżeli potrząsnę. Jeżeli potrząśnięcie ma coś wywołać, na przykład potrząśnięcie ma wywołać muzykę, niech będzie dźwięk dzwonka, to proszę zobaczyć, że tutaj pojawia się na moim mikrobicie shake. Jak dźwięk dzwonka, to oczywiście pojawia się, że podłącz do głośnika. Ale proszę spojrzeć, że shake to wystarczy faktycznie tym potrząsnąć. O. I to średnie C będzie długo trwało, więc ja to mogę rozłączyć. Może oczywiście każda inna rzecz się tam pojawić. Może się pojawić numer. Numer, tak? I ten numer może być losowany. Tak? Pokaż numer, jeśli potrząśnij, pokaż numer 5. Dobrze. Prosta sprawa. Uwaga, ja odpalam. I teraz uwaga, trząs. I mamy piątkę na ekranie wyświetloną. Proszę Państwa, tutaj nie ma takich przycisków, jakie znacie w Scratchu, że przyciski rozpoczynające. Tutaj mogę w tym edytorze dodawać dowolne rzeczy. Ale jak już pokazałem te trzy rzeczy, mam jeszcze czwartą, logo, przycisk, którego nie było, no to spróbujmy jeszcze wejście na logo. Uwaga, jeżeli na logo naciśnięty, to co tam, powiedzmy, niech będzie pokaż ciąg hello. Czyli jeśli na logo naciśnie, to on napisze hello. Zobaczcie już, ile mamy klawiszy. A plus B, jeśli nacisnę, to wiadomo, że będzie serduszko. Jeśli wstrząsnę, wiadomo, że poszejkuję, to będzie piątka, ale jeśli nacisnę na logo, pyk, to pokaże się napis hello, przeleci hello. I oczywiście wszystko, co zrobiłem, mogę w tej chwili pobrać, czyli wgraj do mikromita. Jeżeli nie mam tutaj połącz, to mogę to pobrać jako plik, pobierz jako plik, i komputer mnie pyta dokąd. Ja oczywiście mówię do mikrobita, klikam zapisz i to jest dokładnie tak samo działające jak pobierz. To przesyłanie trwa troszkę. Przesyłanie troszkę trwa. Zobaczcie, ja mam pobierz. Jeśli pani Kasia tam nie działała u niej, to u niej jest połącz z mikrobitem. I pisze mi, że mikrobit 2 hex został pobrany. I uwaga, te same efekty, które wykonałem sobie na ekranie, widzę na urządzeniu, bo jeśli naciskam przycisk A, to dzieje się, nic się nie dzieje, bo nie mam zaprogramowanego. Jeśli AB, to mam serduszko. Jeśli nacisnę na logo, to pisze mi hello, właśnie pisze hello. I jak potrząsnę, to będzie piątka. Uwaga, potrząsnę, jest piątka. Czyli wszystko to samo, co zrobiłem na ekranie, pojawia się na urządzeniu. No dobra, proszę Państwa, to spróbujmy zaprogramować teraz czujniki, które są nowe, które pojawiły się nowe. Ja to wszystko wywalę. Spróbujmy zaprogramować te rzeczy, które pojawiły się w mikrobicie nowe i zbudować sobie taki większy mikrobitowy program. Słuchajcie, załóżmy, że mamy, że te wszystkie czujniki to są elementy wejściowe. One odbierają z otoczenia jakieś sygnały, przetwarzają je na sygnały cyfrowe i mamy coś, co się nazywa wejście. No i powiedzmy, że na wejściu zróbmy sobie coś z przyciskiem A. Jeżeli przycisk A weźmiemy, to z wejścia weźmy pierwsza rzecz, poziom światła. Proszę Państwa, mamy taki poziom światła. Państwo wiedzą w Scratchu, że ten poziom światła to jest jakiś
jakaś liczba będzie, która będzie skądś tam pobrana. No i jeśli chcemy na wejściu ten poziom światła w liczbie wrzucić, no to spróbujmy wziąć sobie z podstawowych pokaż numer. Tak? Jeśli pokaż numer i poziom światła, to w tym momencie, jeśli nacisnę przycisk A, to pokaże mi się poziom światła w lumenach. Zobaczcie, uwaga, 128. Ale jeśli wezmę palcem i zakryję to miejsce tutaj, prawda, to pokaże się inne światło, albo jeśli ja bym wyłączył światło. W tej chwili nie jestem w stanie niczego tutaj zakryć, bo ten poziom światła jest sprawdzany, czy ten czujnik poziomu światła jest w zasadzie z mojego komputera i stąd się pojawiło te 123. Ale ja tę najprostszą rzecz spróbuję pobrać. OK, już pobrane. No i teraz uwaga, jeśli naciskam przycisk A na swoim komputerze, na swoim mikrofonie, zobaczcie, to też mi pokazuje 126. To jest poziom światła. Natomiast jeśli ja zakryję u góry to logo, bo tam gdzieś jest czujnik światła, to pokazuje się 0. Jeżeli odkryję troszeczkę i nacisnę A, tak, zobaczcie, jeszcze raz naciskam A, o 11. Prawda? W zależności od tego, jaki jest poziom światła, taka liczba się pokazuje. Gdyby teraz zgasić światło, to mój czujnik pokazywałby oczywiście dużo mniejszą wartość niż wartość. Co tam wyznaczacie? Oj, za szybko. Pobierz plik. Dobra. Chciałam napisać instrukcję, jak to zrobić, bo sobie poradziłam. Trzeba tutaj nacisnąć pobierz. Pobierze się taki plik do pobranych. Z pobranych trzeba to skopiować do tego folderu, gdzie się nam płytka pokazała, tam mój komputer. Płytka chyba D się nazywa. Mikrobit, tak. Ale to można od razu ten folder ustawić mikrobit sobie. Jak się pani wrzucić ten plik pobrany i jak to się to wrzuci ten pobrany, to już będzie można dołączyć płytkę. Tak. To proszę Państwa, u mnie to. Może za pierwszym razem trzeba tak zrobić, bo potem to będzie działało automatycznie. Znaczy, jeśli Państwo wrzucą do mikrobita, to potem automatycznie będzie otwierało się miejsce wrzucenia mikrobita. To system zapamięta. Że jak ja już raz wrzuciłem do mikrobita, to potem nie będzie wrzucał do pobranych, tylko do tego miejsca, do którego już wrzucaliśmy, czyli do mikrobita cały czas się będzie wrzucało. Ja sprawdzałem, tak, u mnie od razu zadziałało tak, jak trzeba. No dobrze, a u pani Kasi nie, ale słuchajcie, to jest dziwna sprawa, bo ostatnio prowadziliśmy szkolenie, gdzie kolega próbował podłączać robota, nowiutkiego robota, M-bota, do topowego komputera Microsoftu, czyli Surface'a, takiego tabletokomputera Surface 7, też z Windowsem 10 i Surface go nie widział. Nie ma szans w ogóle, żeby topowy komputer zobaczył robota. Każdy inny komputer go widział, telefony go widziały, tego robota, a Surface nie. I teraz bądź mądry człowieku, pisz wiersze, więc te komputery są różne, różniste. Stare widzą, nowe nie widzą, to jeszcze w zależności od wersji systemu i tego, jakie wgrane są uaktualnienia, bo to uaktualnienia całkiem nieźle mieszają. Ale dobra, mamy poziom światła. No i teraz co my z tym poziomem światła możemy zrobić? Proszę Państwa, możemy użyć słynnej logiki. Pamiętacie, jeśli coś się dzieje, to coś tam. No to spróbujmy się w tym poziomie światła pobawić, czyli żeby mikrobit pokazywał nam nie tylko poziom światła, ale na przykład oznaczał, czy ten poziom jest dobry, czy niedobry. No słuchajcie, jeśli mamy taki klocek, no to spróbujmy też z tej logiki powyciągać znaczki równa się. Jeżeli coś równa się coś, to spójrzmy. Jeżeli poziom światła równa się ileś, no poziom światła to ja mogę prawym klawiszem duplikować, tak? Jeżeli poziom światła jest na przykład większy lub równy od 120, to i teraz właśnie, co może być to?
on może wyświetlić buźkę. Tak? Pokaż ikonę. Może napisać super. Super, super. Tak? Może napisać ciąg super. Albo dobre światło. Dobre światło. Dobre światło. No i oczywiście ładuję to do naszego kiedy przycisk naciśnięty. No i teraz sytuacja jest taka, że jeśli nacisnę przycisk A, to on pokaże 123 i napisze dobre światło. Dobre światło. Albo OK. Albo żeby nie pisał tak długo, to napiszemy, że nie pisze OK, bo nie chce nam się czytać tej długiej animacji, bo jesteśmy leniami. Więc naciskam A i piszę 128, a on pisze OK. Mute. No ale co jeżeli to światło jest inne? No to znowu bierzemy albo ten klocek, albo kombinujemy, że jeżeli prawda, to w przeciwnym razie. Tak? To już od Was zależy. Możemy się tym pobawić. On może również grać jakieś rzeczy, bo przecież mamy muzykę. Mamy głośnik, więc ten głośnik można już wykorzystać i może zagrać melodię. To jest ciekawostka. Pokaż ciąg. OK, to ja może to wyciągnę, ale dam tu taką ciekawostkę nową, że jeżeli poziom światła jest OK, to ja klikam w to, uwaga, zobaczcie, klikamy w tą zagraj melodię, ten czerwony klocek i mamy, uwaga, galerię, czyli mamy gotowe dźwięki, na przykład, nie wiem, skala i gram. Wystarczy, gotowe, ale mam w galerii również rewers, czyli w drugą stronę. Czyli, przepraszam, w drugą stronę. Pięknie, cudownie, ale jak przechodzę do edytora, to moi drodzy, ja sobie sam mogę poustawiać, czyli jak kropkę, kropki poklikam, to mogę sobie odtworzyć własny dźwięk. Genialnie. Jestem wielkim kompozytorem, ale słuchajcie, jeśli światło jest OK, on się może w taki sposób odzywać. Oczywiście możemy zaprogramować dowolne inne muzyczki. Bajerem jest to, że każdy może zaprogramować własną muzyczkę. No dobrze, a co będzie, jeżeli poziom światła jest poniżej 120, ale jakiś tam? Czy ja to mogę ustawić? Oczywiście tak samo jak w Scratchu mogę zrobić, jeśli poziom światła jest taki i użyć operatora i, czyli między tym a tym. Uwaga, logika, jeżeli poziom światła jest taki i jednocześnie jest taki, i to sobie biorę, jeżeli poziom światła, duplikuj, wjeżdżam, jeżeli poziom światła i tu duplikuj też, wkładam te oba do dużego klocka i, jeżeli poziom jest światła, no to teraz oznaczmy jakieś poziomy. Uwaga, jeżeli jest większy lub równy 120, to jest OK. No to teraz tak, jeżeli jest mniejszy od 120 i jednocześnie jest większy od 80, to wtedy zrób coś innego. Zobaczcie, wstawiłem zakres, że jeżeli jest mniejszy od takiego i większy od takiego, to tak, diody są czujnikami światła, tak jest. Ja tutaj podglądam czat od czasu do czasu. No i teraz zobaczcie, jeżeli to on ma coś zrobić. Na przykład podstawowe ikonkę wyświetlić buźkę uśmiechniętą. Jest buźka uśmiechnięta, nawet nie muszę rysować. Oczywiście mogę rysować, ale od razu jest buźka uśmiechnięta. No i mamy oprogramowany przycisk A i to jest poziom światła. Ten poziom światła ja mogę dalej rozbudowywać, że jeżeli poziom światła jest mniejszy niż teraz, jeśli jest mniejszy niż 80 lub równy 80, to wtedy graj na przykład, czy alarm, że jest za ciemno. Gdzie mogę tego użyć? W szklarni. Jak jest za ciemno, to jeśli jest alarm, to włącz prąd.
Przecież ten mikrokontroler, jeśli rozpoznaje światło, co prawda nie robi tego w genialnie doskonały i idealny sposób, bo trzeba by te czujniki jeszcze skalibrować. To jest inna sprawa, że wszystkie czujniki trzeba kalibrować, czyli ustalić, jakie są poziomy światła graniczne, maksymalnie minimalne. No to proszę Państwa, to w zasadzie to może sterować tam na przykład silnikiem, serwomechanizmem. Czyli jak ja odpalę, to nagle się może okazać, że jeśli jest za ciemno, to odsłoń jakieś tam rolety, uruchom silniki, wtedy w prawo i silniki nawijają rolety. Tu mogę sobie wymyślać cuda. No to był poziom światła. No to spróbujmy drugie wejście. Drugie wejście to temperatura. Zobaczcie, że mój pokaż numer, dobra, podstawowe wezmę, pokaż numer temperatury, czyli mój mikrobit ma termometr. Jeżeli nacisnę B, tym razem sobie wezmę z podstawowych, jeżeli nacisnę B, tak? Wejście, gdy przycisk B naciśnięty, OK, to pokaż numer temperatury. No i słuchajcie, temperatura dokładnie w taki sam sposób może być zrobiona. Jeśli naciskamy przycisk B, zobaczcie, 21 stopni Celsjusza i to jest zmierzone według mojego mikrobita, czyli my z Aśką siedzimy w 21-stopniowej sali, 21 stopni. Ale ja to wgram, ja to pobiorę i zobaczę, czy mój czujnik na fizycznym mikrobicie dokładnie tak samo sprawdza. Uwaga, 21 stopni. Słuchajcie, to samo. Czujniki są jednakowe, działają tak samo, jest 21. Jeżeli teraz ustalamy sobie, że komfort termiczny jest między 20 a 23, to jest komfort, albo 21-23, to jest komfort termiczny. Poniżej 21 jest chłodno, powyżej 23 jest za gorąco. Więc oczywiście dokładnie w ten sam sposób, który pokazałem tutaj, mogę zaprogramować mój mikrobit, mojego mikrobita, żeby sprawdzał temperaturę. Oczywiście to sprawdzanie jest naciśnięciem przycisku, ale może być też tak, że ja wcale nie chcę naciskać przycisku. Że ja nie chcę, żeby to się mierzyło cały czas. Żeby to się mierzyło cały czas. I nie musi wcale pokazywać numeru, bo pokaż numer to jest wyświetlenie na tym moim mini ekraniku 5x5 diod. Tak? To jest taka macierz 5x5 diod. Diody mają kolory kolor tylko czerwony, to tak jak z Rolls Royce'ami, można wybierać dowolne. Albo z Fordem T chyba było, tak? Ford T, że można było wybrać dowolny kolor pod warunkiem, że jest to kolor czarny. To tutaj możemy w dowolnym kolorze mieć diody pod warunkiem, że są to diody czerwone. To możemy wybierać, ale każda dioda ma 9 stopni, czy w zasadzie 10 stopni świecenia. 0 nie świecę w ogóle, 9 świecę najmocniej. Więc każdą diodę mogę oddzielnie zupełnie zaprogramować. Ja to z uczniami robię w Pythonie i wychodzą bardzo fajne rzeczy. No ale uwaga, mam przycisk B, a chciałbym, żeby ta temperatura mierzyła się cały czas i żeby była monitorowana non-stop. To w klockach podstawowych mam tą pętlę, którą my używamy w Scratchu bardzo, czyli na zawsze, tak? Na zawsze pokaż numer temperatura. Jeśli tak, to on będzie w kółko pokazywał temperaturę. Tylko czy to zadziała? 21, 21, 21, 21. Oczywiście będzie wyświetlał tą temperaturę w nieskończoność. Ja mogę wcale nie bawić się pokazywaniem numeru, tylko mogę od razu przejść, jeżeli poziom światła coś tam, to wtedy wyświetlę. No to spróbujmy, jeżeli poziom temperatury, ten pokaż numer odpuścimy, bo w tej pętli na zawsze on nam nie pasuje trochę, bo będzie wyświetlał cały czas. Ja chcę, żeby było mierzone, ale tylko w odpowiednim momencie było coś tam wyświetlane. No więc znowu biorę sobie logikę. Jeżeli będzie większy od 23, na przykład niech będzie alarm, czy 24. Proszę Państwa, przecież to jest czujnik temperatury albo czujnik
pożaru. Jeżeli temperatura wzrasta powyżej jakiegoś stopnia, to jest alarm. No więc jeżeli temperatura jest większa niż 22, 23, 23, jeżeli temperatura w stopniach Celsjusza, tak, jest większa niż 23, to wtedy uruchamiaj alarm. I ten alarm może być bardzo prosty. Ja sobie biorę tą muzykę, biorę zagraj melodię. I teraz uwaga. Pięknie, gotowe, przepiękną muzykę zrobiłem. Jeżeli temperatura wzrośnie i to już działa, zobaczcie, czujnik temperatury działa, on jest cały czas, on niczego nie pokazuje, ale on w tle monitoruje cały czas temperaturę. Jeżeli wzrośnie powyżej 23, to on zacznie się awanturować, że coś jest nie tak i oczywiście wtedy może też coś wyświetlić. Może wyświetlić, a oprócz tego grania może wyświetlić również napis wysoka temperatura albo za gorąco, jak tam chcecie, w najróżniejsze sposoby. Więc czujnik temperatury również mogę ustawić. Mogę również ustawić temperatury graniczne. W ten sam sposób, który zrobiłem tutaj, mogę ustawić temperaturę w prawo, w lewo, czyli będą temperatury graniczne. Mogę temperatury również opisać graficznie, czyli mogę wstawić taką dużą, zobaczcie, LEDową, czyli jeśli temperatura będzie taka, zagraj i wyświetl taką buźkę. O, taką buźkę, że coś jest nie tak, prawda? Smutno. Czy ta buźka może migać? Oczywiście, że może migać. Ja mogę sprawić, żeby przez sekundę była włączona. Wiecie, no dobra, ale tu jest mało tych wejść. Są jeszcze diody LED, rysuj coś takiego, przełącz. Tu mam więcej, mogę sobie włączyć więcej tych ustawień. Mamy radio, a radio za chwilę Wam Asia pokaże. I tutaj też jest więcej rzeczy. Mamy pętlę, czyli powtórz 4 razy, dopóki fałsz dla indeksu od 1 do 4, czyli jeśli jakieś liczby zbieramy, tak, coś tam zbieramy i dla każdego kolejnego wystąpienia coś się ma działać dla elementu z list, zaraz pokażę. No logika to już tu byliśmy, wartości logiczne i lub prawda, fałsz, nie, czyli zaprzeczenie, ok. Zmienne, możemy sobie stworzyć zmienną, dokładnie tak jak w Scratchu, zmienna A, ustaw A na ileś, zmień A o ileś, dokładnie tak to działa. W matematyce, no tutaj mamy dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, ta bezwzględna, pierwiastek kwadratowy, zaokrąglanie, wszystko co się da. Ale największym czadem jest ten tajny przycisk zaawansowany, bo on otwiera nam, słuchajcie, funkcje. Możemy je tworzyć, czyli tablice, zobaczcie, co się dzieje. Ustaw listę na tablicę, ustaw listę tekstową, pusta tablica, dodaj długość tablicy, no pełne ilości rzeczy. Tekst, wszystko, co w Scratchu się da, tu się też da. W tekście wszystkie łączenie ze sobą tekstów, konwertowanie tekstu na liczbę, to co się robi, trudno, że zamień tekst na liczbę, tutaj ten tekst dzieje się sam, w Pythonie się trzeba nagrzebać. Tego, prawda? Gra wszystkie, usuń duszka, duszki, chodzenie duszkami. No i oczywiście więcej gier, to jeszcze wzdów i wstrzymaj. Możemy zatrzymać coś. Obrazy, tak? Utwórz obraz, utwórz duży obraz. Tu Państwa podsyłam. Pokaż obraz z przesunięciem, jeśli właduje duży obraz do przesunięcia, bo oczywiście to się mieści na 2 mikrobitach, to tak może być. A mamy jeszcze piny, co podłączyć do pina 1, 2, 3. P012 mamy. P012, czyli tutaj będzie podłącz pin 1, 2, ale mamy, zobaczcie jeszcze ile pinów dodatkowych, które możemy sobie wrzucić, dodać. Pinów oczywiście jest więcej. Mamy podłączenie do portu szeregowego i więcej. Mamy sterowanie i więcej sterowania. Numer seryjny urządzenia, nazwa urządzenia i proszę Państwa,
rzecz, do której nie dochodzimy, a powinniśmy rozszerzenie. Bo w tych rozszerzeniach możemy dodać serwomotory, dodatkowe rzeczy związane z radiem, dodatkowe elementy sonar, czyli czujnik zbliżeniowy, którego tutaj nie ma, a który mogę dorzucić, prawda? Mogę włożyć logo Turtle Library, czyli logo żółwia, żółwia logo, ale możemy również dorzucić coś, co się nazywa Bluetooth. Bluetooth. Czujnik Bluetooth, Bluetooth MIDI, Bluetooth, czyli MIDI mogę podłączyć, stworzyć coś takiego. Jeżeli włączę Bluetooth, to słuchajcie, wgrywam to. Rozszerzenie radio jest niezgodne z Bluetooth. Usunąć radio i dodać Bluetooth. Usuń rozszerzenia i dodaj Bluetooth. Słuchajcie, dlaczego ja to pokazuję? Ano dlatego, że radio jest domyślnie włączone na płytce. Czyli jeżeli chcemy łączyć, i być może to, ja to sprawdzałem, ale u mnie to nie zadziałało. Otóż jeśli radio jest domyślnie włączone, to blokuje Bluetooth i płytka się nie chce zainstalować. A odwrotnie, jeżeli wyłączam radio, a włączam, odezwał się mój, bo temperatura wzrosła, jeżeli jest powyżej 23, ja trzymałem go w ręku, więc mój już twierdzi, że jest za gorąco mu i dlatego gra. Jeżeli jest radio włączone, to blokuje Bluetooth, a jeśli jest Bluetooth włączone, to blokuje radio, więc mamy albo Bluetooth, albo radio wgrane do urządzenia. Tak jest dziwnie, nie ma się pytać, co dlaczego, ale tak właśnie jest. Jeśli wgrywamy Bluetooth, to prawdopodobnie powinna działać łączność Bluetoothowa i możemy naszego przesyłać te kody poprzez Bluetooth, jeśli jest sparowany z komputerem. To wtedy oczywiście tak samo jak przez każde łącze, Bluetooth jest typem łącza, możemy przesyłać informacje i one się mogą ze sobą wtedy wymieniać informacjami, te mikrobity. Proszę sobie, proszę Państwa, mamy temperaturę, poziom światła. Jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałbym sprawdzić. Otóż jeśli temperaturę mierzy mi zawsze, czyli on cały czas czeka, aż będzie powyżej 23, tu nie będzie, bo dzisiaj wieje i przez super szczelne okno nawiewa mi piach do sali. Ale jeżeli bym stawił, że jeżeli będzie powyżej 21 i zmienił tą wartość albo powyżej 20, to on będzie co chwilę tu raportował, tak? Że jeżeli jest powyżej, temperatura jest powyżej 20, to graj melodię i mów, że jest za gorąco. Można to sprawdzić przesuwając ten suwak temperatury na... Tak, można, tak jest, to można sobie, że to będzie się działało. Prawda? Jeśli wyżej, to jeśli niżej, to już. Ja akurat ustawiłem wyżej, bo ja nie lubię dużych temperatur. Generalnie jestem wielorybem, a wieloryby, wiecie, w zimnych wodach raczej. W zimnych wodach, więc 19 to dla mnie temperatura idealna do życia. Aśka zamarza w 19 już. To nie. Tak, ona zamarza w 19. Proszę Państwa, i chciałbym pokazać jeszcze, ja wczoraj specjalnie odnalazłem w swoim telefonie zainstalowany kompas, żeby sprawdzić, czy podłączony microbit działa jak kompas. I proszę Państwa, ja oczywiście, kiedy przycisk B wciśnięty, to chciałbym, żeby zadziałał kompas, więc wejście, pozycja kompasu. No i pokaż numer pozycji kompasu, czyli pokaż, gdzie jest północ. Proszę Państwa, północ jest zawsze tam, gdzie pokazuje 360 stopni, a microbit północ pokazuje zawsze pionowo w górę, czyli północ to będzie, tu jest jakby microbita kierunek, tak? Czyli środek naszego złotego loga to jest północ. Jeśli kieruję microbitem w którąś stronę, to jest północ i ja naciskam B teraz i on pokazuje mi mój, przepraszam, on mi
nic nie pokazuje, bo nie zostały wgrane rzeczy. Więc jeśli teraz... Wgrywam rzecz. Czyli ten przycisk B, pokaż pozycję kompasu. I już Państwu pokazuję, jak to się robi na komputerze. Ojejku, rozpoczął akcję, bo temperatura jest powyżej 21 stopni na moim mikrobicie. Na moim mikrobicie jest powyżej 21. Muszę to przestawić koniecznie, bo on będzie się wrzeszczał teraz cały czas, że jest powyżej 21, więc jak poniżej 21 zmieni. Jak jest poniżej 21, to wtedy coś robi. I wgram jeszcze raz. Dobra. Słuchajcie, wgranie programu powoduje dopiero wtedy, że on przestaje się drzeć, albo odłączenie go od tempu. Jako że ja tutaj mam na zawsze, czyli pętlę w kółko, więc ten program trwa cały czas. Powtarza w nieskończoność. Więc teraz nie będzie krzyczał. Natomiast mam pozycję kompasu. Uwaga, przycisk B, pozycja kompasu. Uwaga, 90 stopni. Ale 90 stopni, jak widzicie, strzałka w tą stronę. Jak się kompas sprawdza? Online'owo biorę ten kompas i ustawiam na przykład 301 stopień, tak? To jest północ, północ. No i teraz mogę sobie w kompasie zrobić. Jeżeli liczba jest 360, to wyświetl literkę N, tak? Jak to zrobić? Logika. No, jeżeli coś równa się coś, czyli jeżeli pozycja kompasu, jeżeli pozycja kompasu równa się 360, to wtedy wyświetlaj literkę N. No, wyświetlaj literkę, muszę ją narysować. No i sobie na całe N, N to chyba tak, nie? North, czyli północ. Czyli jeżeli dokładnie trafię kompasem tutaj, to na ekranie pojawi się North. No to zobaczmy, uwaga, naciskam przycisk B, hops. No i on pokazuje mi, że 90 stopni, pozycję kompasu, ale jeżeli pozycja kompasu równa się 1, może zakres oznaczyć lepiej, co? Bo ja tu nigdy nie trafię, te 360, 359, jestem genialny. No to zakres oznaczmy. Jeżeli jest między a między, to już umiecie, prawda? Jeżeli jest między i większe od czegoś i mniejsze od czegoś, oznaczamy zakres i wtedy na ekranie pojawi się północ. Jeżeli wtedy mam to podłączone, słuchajcie, do baterii jak moich, czyli nie jest na kablu, ale wgrane oprogramowanie i podłączone bateryjki, to mamy regularny kompas, który pokazuje mi, gdzie jest północ. I za każdym razem, kiedy nacisnę przycisk B, pokazuje mi kierunek, czy mam mniej, czy więcej niż 360. Jeśli mniej niż 360, to będzie 1, 2, 3, bo w kompasie tak to jest, do 360 potem kąty znowu od jednego, a jeśli więcej niż 360, to 1, 2, 3, to właśnie ciekawostka, a mniej, czyli 350, to będzie w lewo odchylenie. Więc w zasadzie z takim kompasem mógłbym się, słuchajcie, pochodzić już, bo sprawdziłem wczoraj, uruchamiając mój telefon i biorąc taki zwykły, normalny kompas magnetyczny, że wszystkie pokazują mniej więcej to samo. To znaczy, gdybym miał uciekać z tego kraju do Szwecji, trafiłbym na północ cały czas i na końcu Szwecja. Czyli gdybyśmy chcieli dotrzeć do Morza Bałtyckiego, to spokojnie, słuchajcie, da radę. To narzędzie da radę. No i słuchajcie, zostało nam jeszcze jedna rzecz. Mamy już pozycję kompasu, mamy poziom światła, mamy temperaturę. To są te nowe czujniki, które są... Oczywiście, jeżeli wstrząśniemy go, to on coś może zagrać, pokazać. Czy jak wstrząśniemy, to może pokazać temperaturę. Czy wyzerować, to zaraz Asia zrobi. Ale mamy oczywiście jeszcze jeden trzeci czujnik. To ja go też pokazywałem już, ale oczywiście, gdy naciśniemy na logo, to coś się może stać. Albo mamy na wejściu jeszcze jedną rzecz. Przycisk logo jest wciśnięty. Uwaga, to są dwa różne klocki.
Jeśli naciśnięty na logo, to jest akcja naciśnięcie i on reaguje. Logo wciśnięty, to znaczy naciśnięty i trzymany, to wtedy coś się dzieje. To są dwie różne rzeczy. Jak to widzicie, tu musi być włożone do jakichś klocków logicznych, a tutaj jest po prostu, jeśli nacisnę, to coś się stanie. No jeśli nacisnę, to może na przykład zaświecić wszystkie diody albo jakąś taką rzecz zrobić, żebyśmy ją widzieli, no to spróbujmy z najprostszej podstawowych rzeczy, zmienić ikonę, niech to będzie ikona, jak nacisnę, to będzie koszulka. Koszulka, uwaga, koszulka Lewandowskiego, no bo czyja może być koszulka? No oczywiście, że Roberta Lewandowskiego, bo innych koszulek nie ma na świecie, więc naciskam logo i zobaczcie, pojawia się koszulka. Czyli ten przycisk dodatkowy, który jest przyciskiem no, rezystencyjnym w zasadzie, tutaj muszę jakiegoś palucha przyłożyć, tak, działa w taki sposób, że coś tam wyświetla. Ale nie tylko, przecież on może uruchamiać konkretną akcję, może uruchamiać cały ciąg zdarzeń, może uruchamiać ogromne programy, bo te programiki, które myśmy tutaj zrobili sobie w tym edytorku, to jest prosta zabawa, proste zabawki. Natomiast programy, które mogę z tego zrobić i które mogę zbudować, wszystkie funkcje są funkcjami takimi, jak ma Scratch, bo cały czas mówimy o Scratchu i wokół Scratcha się kręcimy, ale jest jeszcze jedna bardzo funkcja. Scratch, czego nie ma Scratch, co ma Microbit? Scratch nie ma czujników. Tu mamy wszystkie czujniki, którymi możemy natychmiast zarządzać i bezpośrednio z oprogramowania ich używać. I to jest fantastyczna rzecz. Zobaczcie, że czujniki zwracają zawsze numer. Ja ten numer mogę później analizować, mogę je wrzucać. Jeżeli chcielibyśmy, to wejdźcie sobie Państwo, bo to też warto. Na Facebooku jest taka grupa, polska grupa użytkowników Microbita, czy grupa miłośników Microbita. I tam jest mnóstwo bardzo fajnych rzeczy, które o Microbitach są cały czas pokazywane, czy mówione. Więc takie rzeczy, które by się nam nie śniły, albo rzeczy, jak obsługiwać to urządzenie, albo jakie są sposoby obsługi, albo gdzie co podłączyć. Na tej grupie tradycyjnie też można zadać pytania, prawda? Włączam to i nie działa, a działało, prawda? I wtedy dostaje się tam odpowiedź. Ta grupa nie jest jeszcze jakaś ogromna, ma sto kilkadziesiąt osób, ale ja mam nadzieję, że wszyscy Państwo tam pójdą, bo sama sztuczka pod tytułem, że mamy urządzenie, to jedna sprawa, a druga sprawa, jak to urządzenie wykorzystać na lekcji, czy my to na lekcji zrobić w ogóle jesteśmy w stanie. Ja przyrzekam, na lekcji używam Microbitów i da się to zrobić w 45 minut i są to świetne zajęcia z bardzo prostymi rzeczami, które bardzo podkręcają dzieci. I czy to będzie siódma czy ósma klasa i programowanie w Pythonie, czy to będzie piąta czy szósta, to da się to zrobić w 45 minut. Oczywiście musimy mówić o czujnikach, ale musimy te czujniki inaczej nazywać. Czujnik ruchu to może być czujnik otwierania drzwi. Czujnik temperatury może być czujnikiem, który otwiera okna lub wentyluje, albo czujnikiem przeciwpożarowym. Czujnik, który jest czujnikiem światła, jest czujnikiem otwierania lub zamykania rolet, albo gaszenia lub zapalania światła przed domem. Przecież to jest najprostsza rzecz, prawda? Jeżeli ten czujnik byśmy tego użyli, no to światło przed domem może zapalać nam taki malutki komputerek, który sprawdza, jeśli jest jasno, no to światło jest wyłączone. Jeśli poniżej jakiejś granicy spada, to jest włączone. Proszę Państwa, i te wszystkie rzeczy, ja tak robię na lekcji, ja nazywam, słuchajcie, dzieciaki, my będziemy mówili dzisiaj o różnych rzeczach związanych z inteligentnym domem. Jeśli oni słyszą inteligentny dom, to wow, to jest wielka sprawa, sterowanie piecem na przykład, prawda? No, sterowanie piecem to jest nic innego, że jeżeli jakiś tam na czujników z pieca pojawi się liczba, no to oczywiście, jeżeli jest jakiś układ, który tą liczbę przetworzy,
i poda, to ja mogę tą liczbę zwiększyć lub zmniejszyć, albo liczba ta uruchamia podawanie dodatkowego, nie wiem, ekogroszku. No oczywiście ekogroszku, bo węglem już nikt w Polsce nie pali, ani kaloszami starymi, bo to nie wolno. I nikt tego nie robi, a węglem też, bo węgiel wiadomo jest zły i niedobry, tylko na szczęście teraz produkujemy prąd. Chyba na cały rok go naprodukujemy. Tak wieją wiatry, że pobiliśmy już wszystkie możliwe rekordy. Robimy ten prąd już na przyszły rok. Ale dobra. Słuchajcie, na lekcji 45-minutowej się da, tylko że z tym nowym mikrobitem. A, mamy też w muzyce, słuchajcie, mamy takie coś, ustaw głośność. Bo ja wiem, że przy dzieciakach to może być tak, że jak będzie wyło 15 mikrobitów, to można zwariować, ale jeżeli mamy ustaw głośność, to możemy się tą głośnością bawić, prawda? Ustaw głośność. Jeżeli głośność jest większa niż coś tam, mniejsza niż coś tam, to coś, bo oczywiście ja mogę ustaw głośność zgrać z mikrofonem. Jeżeli coś jest jakiś zbyt duży głos, to rozpoznawana głośność będzie nam komputer głośniej mówił lub ciszej. Mówił albo ciszej podawał jakieś komunikaty lub muzyczki. To wszystko działa. Teraz tak, jeśli mamy tego użyć do lekcji, to możemy zrobić to na dwa sposoby. Albo sami sobie wymyślamy scenariusz i jak wiadomo, nasze scenariusze są najnasze i mój scenariusz jest najmojszy, więc są najcudowniejsze, ale są całe profile, które tutaj włączyłem. Są całe profesjonalne, zrobione już lekcje, gotowe, które możecie pobrać ze strony mikrobit.org. One są gotowe, zrobione, przerobione. Trzeba się tylko zastanowić, czy starczy nam 45 minut na takie działanie. Na początku nigdy mi nie starczało, potem dzieciaki tak się wyszkoliły, że zajmowało im minutę podłączenie mikrobita, wrzucenie coś tam, już sprawdzenie i to było błyskawiczne i to faktycznie działa. To można robić. Proszę Państwa, jak pobrać lekcję i co zrobić z lekcją z mikrobitem, to teraz Aśka, bo ona tu siedzi, zobaczcie, już siedzi i ona już nie mówi tyle czasu. Wiecie, jak ona tyle czasu nie mówi, to ona patrzy taka smutnawa już jest. Smutnawa, ale już czuję, że będzie mówić, bo zobaczcie, dlatego uśmiech na twarzy, więc uwaga, oddaję jej głos. W końcu dopuścił mnie do głosu. Dzień dobry, witam serdecznie, bo ja nie miałam możliwości się przywitania z Wami. Dzisiaj chciałabym trochę nawiązać, tylko wiecie co, poczekajcie, bo ja Wam powiem tak, nad czym pracuję. To, co Jacek powiedział na samym początku, że mamy możliwość pracowania z tym mikrobitem jakby w różnych środowiskach. Możemy tutaj wykorzystać tego MakeCode'a, możemy oczywiście w Javie, nie, w Pythonie, przepraszam, chociaż w Javie też można. I tak, można w Javie, można w Pythonie, ale wiecie co, mnie najbardziej jara po prostu podłączenie mikrobita ze Scratchem. I powiem Wam tak, jak miałam poprzedniego Scratcha, tego pierwszego, Scratcha, co ja gadam, mikrobita pierwszego. A dobra, tu mam kamerę, nie w klapie komputera, tylko w klawiszach, wiecie, taki jakiś dziwny komputer. Jak miałam pierwszego mikrobita i w momencie, kiedy wszedł Scratch 3.0, to pięknie można było go połączyć przez Bluetootha. Trzeba było mieć Bluetootha 4.0. Po zainstalowaniu tam odpowiednich plików można było, słuchajcie, programować sobie różne, tworzyć projekty w Scratchu i na przykład mikrobita wykorzystać jako kontroler. I to było niesamowite, słuchajcie, bo można było też to połączyć z innymi urządzeniami. Ja, ponieważ jestem zakręcona na punkcie Makey, to właśnie tego mikrobita łączyłam z Makey i to było naprawdę niesamowite. I zanim ja Wam pokażę coś, co chciałabym z Wami zrobić jeszcze w MakeCode, tak jak Jacek tutaj Wam pokazał kilka możliwości, ja mam dwa takie proste programy i możliwość stworzenia takiej klasy, gdzie będziecie mogli zobaczyć, co robią Wasi uczniowie, to chciałabym Wam jednak pokazać to, w jaki sposób można tego mikrobita i teraz później zrobimy taką przerwę i chciałabym, żebyście sobie spróbowali, czy u Was to działa, bo być może
Nie wiem, ja mam tutaj komputer z Windows 11, ale próbowałam na 10, nie działa, próbowałam na 11, też nie działa i na Macu też nie działa, a kiedyś działało i to jest bardzo dziwne, bo uwaga, na stronie Mikrobita jest w ogóle jakby oficjalne zaproszenie do tego, żeby używać Mikrobita w Scratchu. Więc teraz pytanie, czy właśnie te nowe uaktualnienia, które weszły w ostatnim czasie, sprawiły, że coś się w tych plikach już nie zgadza i nie są kompatybilne. I być może trzeba by było też napisać do twórców Scratcha, żeby tam coś poprawili. Ja udostępnię swój ekran tylko, żeby wam pokazać, bo to jest naprawdę świetna rzecz. Ja jako nauczyciel w klasach młodszych i gdybym miała na przykład wykorzystać tego Mikrobita z maluchami, to ja bym bardziej właśnie poszła w tę stronę Scratcha, ponieważ one, moje dzieciaki Scratcha znają i to byłoby już dla nich łatwiejsze, żeby to gdzieś tam móc wykorzystać, tak jak na przykład wykorzystuje Makey Makey. Wiecie, Scratcha znają, wprowadzam Makey Makey i potem sobie to łączymy i jest wielki fan. I fajnie by było, gdyby można było też właśnie to połączyć z Mikrobitem. No więc cały widz polega na tym, że jak używamy Scratcha, to w tych szufladach, które są dostępne, nie mamy żadnych innych dotyczących chociażby Mikrobita i one się mieszczą, słuchajcie, tutaj w rozszerzenia. Jak wejdziemy sobie w rozszerzenia, to możecie wtedy dorzucić coś, co w starym Scratchu też było, a mianowicie muzyka i pióro, czyli rysowanie i to było wcześniej, teraz to jest rozszerzenie. Mamy też czujniki wideo, z których korzystaliśmy poprzednio. Mamy dwie fajne nowe rzeczy, jeżeli nie znacie, to polecam przyjrzeć się temu, tekst na mowę i tłumacz, bo to są mega dwie fajne funkcje. No i mamy Makey Makey, o którym wspomniałam, rozszerzenie Makey Makey, no i jest Mikrobit. Mamy też Lego Mindstorm Boost i Lego Widow, ale o tym na razie nie teraz. Ja chciałabym tylko właśnie powiedzieć, jak to z tym Mikrobitem. Więc popatrzcie, w momencie, kiedy ja włączam to rozszerzenie, to urządzenie szuka jakiegoś tam Mikrobita. I teraz, żeby go móc znaleźć, on oczywiście nie znajdzie, bo ja już tu siedzę od kilku dni, wczoraj do nocy siedziałam, dzisiaj od rana i kombinuję, szukam po stronach, co można by było zrobić. Niestety nie znalazł, ale popatrzcie, jeżeli u was będzie też szukał i nie znajdzie, to zanim to w ogóle zrobicie, to najpierw potrzebujecie czegoś, co znajdziecie w pomocy. I teraz popatrzcie, na stronie Scratcha jest informacja o tym, jak tego Mikrobita używać. I teraz tak. Jak wchodzicie na Windowsie, to on wam od razu pokazuje, że jesteście na Windowsie i potrzebujecie czegoś, co do Windowsa będzie pasowało. A więc po pierwsze trzeba najpierw pobrać programik, który się nazywa Scratch Link. Scratch Link pobieramy sobie tutaj z tego linku i go instalujemy na komputerze i on musi być uruchomiony, czyli po zainstalowaniu on zapyta, czy uruchomić ten program. Potem trzeba podłączyć Mikrobita do komputera przy pomocy kabla, pobrać sobie plik hex, który przekopiować trzeba na Mikrobita, tak? I on powinien tam jakby uruchomić w tym Mikrobicie tę funkcję, która będzie pozwalała na łączenie się ze Scratchem. I to w zasadzie wszystko, bo później właśnie już kolejnym krokiem jest to, że wchodzimy sobie po prostu do Scratcha, wybieramy rozszerzenie i powinien ten Mikrobit być widzialny. Ja robiłam tutaj naprawdę różne rzeczy i niestety to nie wyszukuje. Jeżeli ktoś z was w czasie przerwy będzie miał możliwość sprawdzenia, czy u was zadziałało, to ja będę miała taką informację po prostu, że w ogóle, że to działa faktycznie i być może coś jest tutaj u mnie z moimi systemami. Pamiętajcie, że w komputerze musi być zainstalowany Bluetooth 4.0 albo wyższy, więc to jest wymagane. No ja tu u siebie na komputerze mam 4.0, ale niestety też komputer nie widzi. To znaczy komputer widzi urządzenie mikrobitowe w Bluetooth, przez Bluetooth, ale nie pozwala się połączyć przez Scratcha. I wiecie, to by było naprawdę mega fajne, bo popatrzcie, tutaj mamy wszystkie bloczki, ja powiększę może,
Wszystkie bloczki, które tam w Make Code też są, kiedy poruszony, kiedy naciśnięty przycisk, patrzcie, można wyświetlić konkretny jakiś obraz i tak dalej, więc kiedy jest nachylony, czyli tutaj w ogóle fajna rzecz, bo można tego mikrobita używać w tym momencie jako kontrolera, wiecie, robicie sobie jakąś mega prostą grę pod tytułem, nie wiem, łapanie spadających jabłek, tak, i dzieciaki w tym momencie poruszają tym mikrobitem, mogą sobie nawet zrobić, nie wiem, z kartonu jakiś, prawda, coś w rodzaju takiego pada, do którego przyczepią mikrobita i to będzie imitowało taki kontroler do gier. Można też na przykład, wyskakuje okno, że system za stary u pani Anety. Okej. Pan Paweł pisze, że w ogóle porty USB przestały widzieć podłączone urządzenia. Okej, no właśnie w Windowsach nieraz to tak działa. Na Windows 8 nie działa, jedynie na dziesiątce. No i u mnie na Windows, pan Marek pisze, że na Windows 11 nie działa. Dzięki, że sprawdziliście to. Uwierzcie mi na słowo, ja z tego korzystałam, ale ze starym mikrobitem. Wiecie co, jak ja próbowałam starego podłączyć 2-3 dni temu, bo zaczęłam tutaj przywoływać ten temat naszego szkolenia, to ten pierwszy też już nie działa, nie? Więc nie wiem, o co chodzi, czy ten plik, ten heksowy musi być przez twórców Scratcha napisany na nowo, żeby sparować. Być może tak, jak będę miała chwilę czasu, to jeszcze się tym gdzieś tam pogrzebię po forach, bo być może na forach jest gdzieś coś opisane, a być może po prostu trzeba do nich napisać, że to niestety nie działa i wtedy trzeba to zgłosić, oni może po prostu to poprawią. Wiecie, jaka to była fajna rzecz? Jeszcze kiedyś zrobiłam coś takiego, to znaczy nie stworzyłam z moimi dzieciakami tej gry, bo moje dzieciaki nie potrafią robić takich gier, ale znaleźliśmy grę, gdzie były, słuchajcie, wyścigi samochodowe. I razem z dzieciakami zrobiliśmy z kartonu kierownicę. Wiecie, taki najpierw złożyliśmy. Wiecie co, poczekajcie, ja wam ją zaraz pokażę. Dajcie mi sekundę. Słuchajcie, bo Aśka w mojej sali trzyma wszystkie swoje graty. Więc nagle ona mówi, mamy kierownicę. Ja w ogóle nigdy to nie widziałem. I co? I ona idzie na zaplecze, moje zaplecze i wyciąga, kurde, kierownicę. Tak. To jest magia. Proszę bardzo, słuchajcie, zobaczcie, to jest kierownica i teraz patrzcie, ona jest tak mega prosto zrobiona z kartonu, taką podstawkę, do tej podstawki po prostu trzeba przytwierdzić kierownicę, ona jest, wiecie czym, takim, to się kołek rozporowy nazywa chyba, tak, żeby ona się mogła po prostu obracać i zobaczcie, są dwie gumki, między które trzeba włożyć mikrobita, zahaczyć je o gumki ze starości popękały i tu wkładamy mikrobita i wiecie, w momencie, kiedy dzieciaki chcą sterować tym samochodem, to po prostu kręcą kierownicą, automatycznie mikrobit jest przechylany i program zbiera te informacje, no i steruje samochodem. I dodatkowo do tego zrobiliśmy jeszcze pedał gazu i hamulca i tu wykorzystaliśmy właśnie Makey. I to było, słuchajcie, w ogóle wow wielkie. Z trzecioklasistami to robiłam, na nich zrobiło to wielkie wrażenie, a myślę, że oni też jeszcze jakby nie rozumieją też do końca, nie są w stanie, no ich poziom rozwoju umysłowego jeszcze wszystkiego nie jest w stanie objąć, ale jakbyście ze starszakami to zrobili, to wiecie, oni po pierwsze mogą sobie sami grę zaprogramować, potem wykorzystać te kontrolery i sami to jakby rozkminić i dojść do tego. Ja trochę z moimi uczniami pracowałam tak, że ja im podpowiadałam, co my możemy zrobić i trochę im pomagałam w tym wszystkim, ale ze starszakami to można by było naprawdę zrobić mega fajną rzecz. Więc myślę, że ta funkcja łączenia
mikrobita ze Scratchem byłaby naprawdę świetnym rozwiązaniem, bo moglibyście to właśnie czy połączyć z innymi urządzeniami, takimi jak Makey Makey, czy na przykład Lego, albo po prostu wykorzystać jako jakieś kontrolery, no i to, że dzieciaki same by tworzyły tutaj swoje gry. To by było naprawdę fajne. Ja Wam jeszcze tylko szybciutko pokażę, jak jesteśmy na stronie Scratchowej, to jak wpiszecie sobie w polu wyszukiwania hasło Microbit, to znajdziecie bardzo dużo projektów właśnie pod Microbita, czyli zobaczcie, to naprawdę działało i ludzie z tego korzystali, więc być może chwilowo jest jakaś mała przerwa. I patrzcie, tutaj na przykład mamy taki projekt, w którym jest właśnie wyścigi są samochodowe i popatrzcie, jak się wejdzie pod ten projekt, to widzicie od razu, jakie rozszerzenia tutaj zostały wykorzystane. Po pierwsze, są zmienne w chmurze, które są przechowywane, ale tu jest, widzicie, informacja o tym, że żeby zagrać w tę grę, to potrzebny jest mikrobit. I jak to zrobić, gdyby to nam działało, to przede wszystkim trzeba sobie wejść do środka takiego projektu, wejść na rozszerzenie, ono już tutaj jest widoczne, po lewej stronie w szufladach i po kliknięciu na wykrzyknik, widzicie, no mi tutaj on pokazuje, że tak, Scratch Link, upewnij się, że zainstalowałeś Scratch Linka oraz, że aplikacja jest uruchomiona, no i upewnij się, że usługa Bluetooth jest też włączona. I w momencie, gdyby to wszystko funkcjonowało, to on by zaczął szukać tego urządzenia, prawda, i podłączyłby tego mojego mikrobita i ten mikrobit mógłby w tym momencie, zobaczcie, być wykorzystany jako kontroler do tego, żeby sterować tym samochodem. Słuchajcie, to jest taka mega fajna zabawa, że sami byście pewnie chętnie się tym pobawili, a co dopiero nasi podopieczni. I zazwyczaj też jest tak, że jak właśnie tworzymy jakieś projekty w Scratchu, jeżeli sami stworzymy sobie nowy projekt, to później, poczekajcie, tylko jeszcze szybciutko, o właśnie, to później po zapisaniu tego projektu, pod waszym projektem, czy to wykorzystacie rozszerzenie Makey Makey, czy Microbit, czy Pióro, czy Muzyka, to w tym momencie jak zapiszecie swój projekt, to pod projektem automatycznie będą się pokazywały te rozszerzenia. Dzięki temu łatwiej jest w tej całej, wiecie, w tym całym gąszczu projektów na stronie Scratchowej znaleźć właśnie te, które dotyczą mikrobita. I tutaj jest ich naprawdę dużo, ale no niestety ja myślałam, że to też zajmie nam dzisiaj sporą część podczas naszego spotkania i będziemy mogli z tego skorzystać. I wypróbować, ale niestety to nie działa. Gdyby komuś zadziałało, o, pani Renata pisze, że u niej zadziałało. Nie wiem jak, pani Renato. A, i pani Ewelina pisze, że też u niej działa. To jest niesprawiedliwe. Nie wiem, jak zadziałało, ale zadziałało. Serio? To widzi pani, to jest pani po prostu szczęściarą. Jedna i druga pani jesteście szczęściarami, że wam to zadziałało, to ja jestem... I pani Ela też pisze. Nie no, po prostu. I pan Marcin też pisze, że działa. Super. Nie wiem, dlaczego u nas nie. Ja jestem wściekła po prostu. I pani Kasia też pisze, że się udało. Czyli widzicie, mamy trzeba jeszcze pobrać tam jakieś pliki dodatkowo. Ja tutaj pobrałam Scratch Microbit 1.2.0 Hex. To też i wrzucić w Microbita i wtedy działa. Poczekaj. Tak, pani Kasiu, dokładnie tak, czyli to, co ja mówiłam na początku, już powiem, moment, gdzie tu byliśmy, tutaj pokażę, więc tak, oczywiście, że tak i ja te wszystkie kroki, proszę mi wierzyć, robię, czyli tak, trzeba pobrać najpierw Scratch Link, tak, czyli ten program, który musi być zainstalowany na komputerze, żeby linkował nam Scratcha pewnie z wykorzystaniem Bluetootha i tak dalej, i tak dalej. Potem trzeba pobrać ten plik Scratch Microbit Hex i ten plik trzeba przeciągnąć do podłączonego mikrobita, podłączonego oczywiście przy pomocy kabla. I jak to zrobimy, to wtedy właśnie po wejściu do Scratcha powinno to działać. I ja to wszystko robię, ale proszę mi wierzyć,
ani na Windowsie, ani na Macu, ani na Windowsie 10, ani na Windowsie 11 z Bluetoothami 4.0 też nam to nie działa. Nie wiem, czy dlaczego, no idea. Może kwestia rodzaju USB. O, kwestia rodzaju USB. Może do innego USB mogłabym. Dobra, ja sobie jeszcze... Pani Aneta... Pani Kasia pisze, że byliśmy niegrzeczni, to dlatego. Pani Ela mówi, że czasem warto usunąć ostatnie aktualizacje z systemu. No tak, to może trzeba by było jakoś tam się pobawić. Może po prostu nie aktualizować komputer. No właśnie. No dobrze, w każdym razie słuchajcie, to tutaj ja wam nie pomogę, bo ja bym mogła wam pokazać naprawdę mega fajne rzeczy i poopowiadać o tym wszystkim, ale nie mam możliwości no jakby pokazania tego z wykorzystaniem mikrobita, więc nie będę się tutaj mądrować i na sucho szyć. Nie, no oczywiście, no ja już no tak, dokładnie. Po prostu, nie, ja już pokazałam, że można po prostu sobie w polu wyszukiwania wpisać hasło mikrobit. O, i pan Rafał pisze, że działa, brawo. Panie Rafale i cała reszta, której się udało, zapraszam w takim razie na stronę skreczową. W polu wyszukiwania trzeba wpisać sobie hasło mikrobit i w tym momencie dostajecie całą masę projektów, w których możecie wykorzystać waszego mikrobita. A może mamy za nowe komputery, może też tak być. Więc wybieramy sobie jakikolwiek projekt, który chcielibyśmy sprawdzić. I żeby, o, pani Agnieszka pisze, że pod Windows 11 działa, proszę bardzo. Włączyć mikrobita, to pokażę jeszcze raz, trzeba wejść do środka, czyli zajrzeć do środka projektu i jak widzimy po lewej stronie w tych szufladach kolorowych jest rozszerzenie mikrobitu uruchomione, więc klikamy sobie na tę szufladę i mamy do dyspozycji taki przycisk z wykrzyknikiem. Po kliknięciu na niego powinien w tym momencie, jeżeli macie uruchomiony Scratch Link i skopiowany hex, powinien wyszukać waszego mikrobita i połączyć się z nim